Proszę Państwa, nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. A to nawet niektórzy nie rozumieją, nawet niektórzy nie wiedzą, że radia to się słucha. W ogóle, proszę Państwa, opowiadamy o sytuacji w naszym radiu Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Jak to sobie niektórzy ludzie dają radę, a przeżyć do końca muszą, dawać radę muszą, dać sobie radę muszą. No z takimi błędami, że źle myślą, źle potem mówią, działają, bo tam reperkusje są. Jak już źle myślisz, to już wiadomo, że różne rzeczy, chociaż ja wiem, może mieć podłogę, to ktoś jak źle myśli, to może, prawda? Ale jak jedno złe od drugiego złego wynika, no to same skandale się robią. No, także proszę, proszę Państwa, być z nami, już jesteśmy tutaj na miejscu, proszę Państwa, nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, zaraz kawkę wypijemy, proszę Państwa, będzie dobrze, proszę być koniecznie z nami, radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. No tu baba dzisiaj narozrabiała, to ona nawet już się schowała, uciekła, bo opieprz dostała. Proszę Państwa, ja do kawy dolewam wrzątek, następną kawę sobie robię, zalewam, a tam jakiś biały osad, a ona okazało się, że w czajniku stawiała, trzymała świeczkę. No to niedurna baba w czajniku to może ktoś może kiełbasę gotował, bo nie miał gdzie, czy może jaki makaron gotował, bo nie miał gdzie, ale świeczkę, no to przecież to zabrudza i taki ten zapach i nie, taki biały osad, i on nie powiedziała nawet tego. Także proszę Państwa, psychiczna baba, tak jak i Mareczek, to, bo ten kurczaczek, ten nasz Dawidek, no to on jest niepełnosprawny, jest bardzo grzeczny chłopczyk. Ja takich ludzi lubię, że po prostu są tacy jacy są, a każdy jest inny, pomimo że mówi się, a że to wariatka, a że to wariat, a tu masz ludzie niewykształceni, a jeszcze sobie dodają, że są po Uniwersytecie Warszawskim, różne rzeczy sobie dodają, po takiej szkole, po takim kursie, a ten wykładał w takiej szkole, a w takiej szkole, a w Szczytnie, a że nie w Szczytnie, a to dno, no bo jest obrażona, że mówił o swoim członku, że ma takiej długości członek, a takiej. Ja mówię, to ty nie wiesz, jak się zachowują ludzie, jak jacy są ordynarni, jak krzyczą na tej budowie i to wszystko słychać na całe pola, że kurwa, kurwa, kurwa. I sposób mówienia też, także, ale że ona uważa siebie za szlachciankę, która myśli, że wszystkich nabierze i oszuka, tak jak i ta Grabowska, no to po prostu taka robota. No to więc mówię, przecież ten Rysio mówił, że i ten Tobiasz i wszyscy, no tak dawał do zrozumienia, że wszyscy z ciebie się śmieją, ale to wiecie Państwo, że jest inaczej, jak człowiek z człowiekiem rozmawia, niby normalnie, ale jak się tak zacznie chwalić, tak jak ta baba zacznie się chwalić, no to przecież jak się ludzie mają nie śmiać? U tej zakonnicy te baby się śmiały, że ona już ziemię pod klasztor kupiła, że ona będzie tu klasztor stawiała, czyli kościół ten katolicki, że jakąś księżną z siebie chciała zrobić. Zmyśla baba, głupoty gada takie, że po prostu ludzie się śmieją i mają ją za głupią, że jakaś głupia. Rysio dzisiaj powiedział, że jest jakaś głupia. No. Ale Państwo zobaczą, czy to możliwe, żeby głupia baba mogła steroryzować papieża, żeby głupia baba mogła steroryzować tyle ludzi, którzy z pola przychodzili, proszę Państwa, żeby się kłaniali. Ona jechała do papieża, prawda? Jechała do papieża. Czy to możliwe, żeby ludzie się kłaniali takiej głupiej babie? No i literaci, badacze doszli do wniosku, że to nie była żadna Makryna Mieczysławska, tylko to była Winczowa, Irena Winczowa się nazywała. To też prawdopodobnie, bo to przecież było kiedyś, a zbadać w literaturze, w księgach kogoś, kto się tam udzielał, no to nie jest takie łatwe
jak teraz byłoby łatwe, wiecie Państwo, to nie były księgi święte, to tylko w Biblii jest tak, że skoro byli badacze, soferim, przepisywacze, którzy liczyli zgłoski, nawet nie całe litery, ale zgłoski, które towarzyszyły literom, także ani jota nie przeminie, prędzej niebo i ziemia przeminą, a słowa moje nie przeminą, mówi Pismo Święte. I to logiczne, że skoro Słowo Boże jest Słowem Bożym, no to wiadomo, że Bóg się opiekuje i specjalnie ludzi danych wyznaczył, aby, powiedzmy, przy świątyni Soferim, prawda, ale to też tej Salomonowej, która została zdruzgotana, która została zniszczona. Także już ani Soferim, ani świątyni nie ma, ani żadnej teokracji hebrajskiej, Jahwe nie ma. To nie znaczy, że człowiek ma być jakimś zwierzęciem, ma być jakimś gadem, dinozaurem, czy tak o sobie, że ludzie mają mówić, bo ta baba, to ona bardzo prędko, bo ona jest szlachcianka, a to wszystko to są gady. No to przecież Rysia mówi, że wszyscy się śmieją tam. I od tych kierowników, i od tych Tobiaszy, i od tych różnych. Także proszę Państwa, to jest rzeczywiście prymitywne, gdy ludzie mówią o sobie, że są nie wiadomo kim, i zwykle ludzie w starszym wieku chwalą się tym, co oni kiedyś w życiu robili. Ale zwykle jest tak, że młodzi nie chcą słuchać. No oczywiście, jak idzie dziennikarka z radia i robi program, to może wartościowy temat, no to ona słucha, ona chce słuchać, bo ona też musi i ma z tego pieniądze. Ale ile jest razy tak, że mój dziadek też, Antoni, święty Antoni, też rodzinę terroryzował, bo jak były imieniny i urodziny u nas bardzo zawsze, no to siedział na krześle kiwającym się na tole stołu i nadawał, kto? Dziadek, no. Dziadek Antoni. I terroryzował, ale kim on to nie był, jaki to on seks nie uprawiał, że był wojskowy, że strasznie to życie erotycznie u niego było rozwinięte też. I musi to być w życiu. I my jako malutkie dzieciaczki, no przecież no myśmy tak potrafiły po drzewach skakać, latać, jako Langstrom, pod stołami, wszędzie. A ten dziadek nadawał. Ja mówię, Boże, dziadek, ty zejdź z tego krzesła, na dwóch nogach siedzisz i krzesło się rozwali, a jak ty się spieprzysz i wpadniesz pod ten stół, to co będzie?